yeah, I do it with conviction. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I've been on a mission, I ain't never quitting. Everything I do, yeah, I do it with conviction. I believe in free will, I make choices that lead to what I build. I will never give up, I will never give in. Everything I do, yeah, I do it with conviction. Siemka, z tej strony PrasoUT, witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie dwa zadania. Było to zadanie chcesz grać, graj według zasad i zaczęliśmy sobie zadanie fabularne pod tytułem Ciernie i Gwiazdy. Musimy teraz iść za Songbird. Kontynuujemy sobie tą misję właśnie, którą zaczęliśmy w poprzednim odcinku i lecimy. Co mi jest już nieźle z tyrana, tak jak widzicie. Nikogo. Idź przodem. Czysto? Pozwól mi rzucić okiem na twój hardware. Czy to bezpieczne? Znam większość swoich podzespołów. Uruchomię autodiagnostykę i dam ci dostęp do twojego BIOS-u. Widzę. Spróbuję podkręcić kompensatory. Oby wytrzymały. Mam nadzieję, że chociaż trochę jej tym pomożemy. To wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. Ale liczy się cel, prawda? Już niedługo. To ile kosztuje lot na Księżyc poza rozkładem? Jedną rozmowę i kilka tajemnic. Państwowych? Państwowych, osobistych. W moim przypadku to jedno i to samo. Chodziło o Blackwall? Między innymi. Nie rozmawiajmy o tym. Nie oceniaj mnie, proszę. Nie wiem, czy już ci to mówiłem, ale jesteś jak magnes na kłopoty. Ukryte talenty. Lepiej się zbierajmy. Pomożesz mi wstać? Tak. Wyglądasz już lepiej. Mówisz? O kurwa! Uważaj! Chowaj się! Rozumiem, że oni do nas strzelają, tak? Przestali strzelać! Ruszaj się! Ale w którą stronę? Cholera jasna. Wow. Pośpiesz się. No właśnie, rusz dupę. Uf.
Aj. LOL. Idź, szasa. Chyba. Biegnij. Zawiezie nas na płytę kosmodromu. O, patrzcie, come to see Warsaw. Wow. Patrzcie, to będzie cyberpunkowy pałac ten kultury i nauki, tak? To się chyba tak nazywało. Nie wiem, byłem tam tylko raz w życiu. Jesteśmy na widoku. Ruchy. Ruszam się. Coś cię boli? Dupa. Teraz do wieży kontroli lotów. Skurwysyny nam nie spuszczą. To będą musieli umrzeć. Proste. Za cicho tutaj. No już ktoś tu został wybijany. Fuck! Kurwa, to pułapka! Nie dostaną nas. Schowaj się! Cholera jasna, no. Dla siebie już wzywasz? Medyka? Kurwa! Nara. Jeszcze żyje. Głowy nisko do cholery! O, ktoś tam dostał. Teraz to już w ogóle przeleciało, cholera wie gdzie. Odsłonił się! Debil. Zlikwiduj wszystkich. Zrzucimy się. Tam było ostatnie. Nie oberwałaś? Wszystko okej. Wieża kontroli lotów. Idziemy. Trzeba ściągnąć pociąg. Co teraz? Spalę tę konsolę i ściągnę pociąg. Pamiętaj o podsieci serwisowej kolejki. Na pewno jest dużo wolniejsza. Nie mówię, żeby z niej korzystać, tylko żeby ją zablokować. Myślisz, że będą chcieli mnie oflankować? Masz rację. Postawię tam lot. No to do roboty. Powodzenia. Widzieliście to? Moim strażnikiem. Nie
Cholera jasna. Ej, ona się zamknęła? Nie wiem, czy on mnie w końcu bił, czy nie. Tak, świetnie. Czekajcie, muszę sobie zmienić ten granat. No znowu! No jak ci idzie? Potrzebuję więcej czasu. Ej, nie mam amunicji. Fuck, fuck, fuck. Czekajcie. O cholera jasna, ile ich tu jest. Wytrzymaj, nie kończę. Mamy straty! Uważaj na drony. Przygrzanie i załatwię sprawę. Udało się. Już jedzie. Dobra, ty sobie jeszcze z nimi powalczysz. Kurwa, biegnie. Idę do ciebie. O kurde. Co jest? Miałam szczęście. Tym razem. Jesteśmy bez szans. Muszę sięgnąć za Blackwalla. Nie ma innego wyjścia. Sprzęgniemy się neuronalnie. Będę cię asekurować. Musimy to spróbować. Naprawdę, nie ma wyjścia. Proxy. Gotowy? Zaczynaj. Rozpętek Blackwall. Co mi? Żyjesz? Pomogę ci. Oprzyj się o mnie. Musimy dotrzeć do pociągu. Proszę, Boli. Przeżyj to. Wiem, Sumi. Ale udało ci się. Uratowałaś nas. Wsiądź do pociągu. Słyszysz? Vi. To Blackwall. Nie bój się. Jestem z tobą. Ale mocne.
tym, jakie... Jestem ciekaw, jakie byłoby zakończenie z Reedem. Panom już dziękujemy. Pomogę ci. Zaraz będziemy na płycie. O. Trzymasz się jakoś. Jak myślisz? Najgorsze już za nami, co? Dla mnie najgorsze zawsze jest to, co było, a nie to, co będzie. Analityczka, optymistka. Jak utrzymałaś się w zawodzie? Oddzielam pracę od życia prywatnego. Posłuchaj tego szumu. Mam ochotę zasnąć i już się nie obudzić. Hej, nie zasypiaj. Śnił mi się ostatnio Reed. Ciągle ten sam koszmar. Jak wtedy... pociągu. On umiera przeze mnie. Może Reed ma taki sam koszmar. Też opowiadał mi tę historię. To znaczy, że ci ufał. Straciliśmy jego zaufanie. Johnny byłby bardziej dosadny, ale ja powiem tylko, że nie ma nic gorszego niż zdradzić przyjaciela. Żałuję. Ale nie cofnę czasu. No niestety. Chciałabym o tym zapomnieć. To Myers wydała rozkaz. Byłaś tylko jej narzędziem. Co mi? Straciła mnie tylko Rita. Co masz na myśli? Matryca neuralna V. Można jej użyć tylko raz. Jak to tylko raz? To jest Ziza Blackwalla, która istnieje tylko wtedy, kiedy ewoluuje. Gdy ją uwolnię, przerwę ten cykl. Wykona mój rozkaz, ale sama się rozpadnie. Bezpowrotnie. Ja pierdzielę. Zaraz. A co ze mną? Przecież wiesz. Będziesz walczyć dalej. Jesteś silniejszy ode mnie. Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam. Kurwa mać. Ja... myślę, że... niedługo umrę. Naprawdę żałuję, że nie byłam z tobą szczera. Przepraszam. Nie musiałaś ukrywać przede mną prawdy. I tak bym ci pomógł. Sumi? Kurwa. Zaimponowała mi. O
oszukała wszystkich. Myers, Hansena, Lida. No i ciebie. Serio? Mówię poważnie. Zbijasz się ze mnie? Żeby pozostać skurwielem od początku do końca, trzeba mieć charakter. Wiem coś o tym. Dziewczyna jest tak zdeterminowana, że zasłużyła na szacunek. Mniejsza z tym. Znowu wróciliśmy do punktu wyjścia. Musimy znaleźć inny sposób, żeby się uratować. Zawsze możesz zadzwonić do Rida. Zabije mnie. Ale ty masz ego. Nic dla niego nie znaczysz. Jemu zależy tylko na jednej osobie. No dobra, miło było wpaść na chwilę, ale chyba powinieneś już ją obudzić. Ej, co ja mam zrobić? Naprawdę? Przykro mi, Songbird. Ale to ty zdradziłaś mnie pierwsza. Czego? Główna dalej psiego. Chcesz dostać Songbird? A co? Teraz to ją zdradzisz? Podaj cenę. Słucham. Chcę tylko jednego. Uratować życie. Lekarstwo miało tylko jedną dawkę. Songbird postanowiła zachować ją dla siebie. Ja zostałem z niczym. Rozumiem. Oddasz Songbird, jeżeli ta jedna dawka będzie twoja. Potrzebuję też ludzi, którzy przeprowadzą zabieg. Mówiłeś, że masz kontakty w Europie. Mam. I w Langley też. NUSA mają najlepszych specjalistów. Wyciągną dla ciebie te dane, a potem cię zoperują. Umowa stoi? Jaką mam gwarancję, że uda się wam odzyskać matrycę neuralną? Nie będę udawał, że się na tym znam, ale pamiętaj, że Cynosure to nasza technologia. Jeżeli ja przeżyję, to co się stanie z Songbird? Spróbujemy zatrzymać progresję Blackwalla innymi środkami. Myers wydała na nią wyrok śmierci. Nie mogła pozwolić jej uciec. Jeżeli dostaniemy ją żywą, NUSA będą bezpieczne. A Songbird przeżyje. Okej. Zgoda. Zabierz ją. Nie pozwól mi umrzeć. Zaraz będziemy na płycie startowej. Aby i on nie kłamał, bo ja naprawdę chyba się popłaczę. Okej, koniec przejażdżki. Idziemy. Załatwmy co. Zatrzymaj się. Jeszcze kroki nie żyjesz. Próbowaliśmy jej pomóc. Naprawdę tego chcieliśmy. Ale ona nie chciała. Nie pozostawiła nam wyboru. Czasem tak jest. Koniec końców podjąłeś słuszną decyzję. Pierdze. Tak sobie. Zabieram cię do domu. Jest bezpiecznie, lądujcie. Nie. Zabieramy dziewczynę i to wszystko. Z
Zastanawiałeś się, na co wydasz te 30 srebrników? Odezwę się. Nie każ mi czekać za długo. Ciekawe, co z nią zrobią. Ostatecznie. Bo nie jestem pewny, co to obiecanek Reeda. Zadbaj o Songbird. Jesteś jej to winien. Dla ciebie będzie lepiej, jeśli o niej zapomnisz. Koniec. Pleasures and rage come back. I'm watching you. Be careful with you. Chyba teraz leci piosenka Dawida Podsiadło. Tonight, I think the time is right. Słuchajcie, pominę to. Tak sobie myślę. To jeszcze nie koniec. Nie wiem, kurwa. Teraz to mi trochę żal tej dziewczyny. Mi też. A co ze mną? Zdarza ci się czasem uronić łzy nad moim losem? Masz przejebane, to prawda. Wysłałbym do końca tej piosenki, ale prawa autorskie. Pamiętajcie, ja nie zamiaruję później tego wycinać. Nie przyzwyczajaj się. No i co? Znajdź zajęcie czekając na kontakt od Reeda. A już to wszystko zrobiłem chyba, wiecie? To taki jest problem właśnie. Wygląda na to, że dokonaliśmy słusznego wyboru. Bennett już wprowadza swoje porządki w Dogtown. Zaczął od przytemperowania Voodoo Boysów i kosiarzy. Populacja Dogtown skurczyła się w nocy o 18 osób, ale nie zrobisz omletu bez rozbicia kilku jajek. Sprawy idą w dobrym kierunku. Wpadnij do nas kiedyś i przekonaj się na własne oczy. A mogę? Czy nie? Dobra, nie wiem, może sobie przewinę czas. O, mamy Reeda. Możesz rozmawiać? Wiadomo już, co z moją operacją? Ej, Aguilar, nie wykluczam, że kiedyś się spotkamy i porównamy imitację z oryginałem. To może być ciekawe doświadczenie. O kurde. Jeszcze nie. To skomplikowany proces, ale trzymam rękę na pulsie. Wyjeżdżam z Night City. Chciałbym z tobą porozmawiać na żywo. Stacja paliw na drodze do południowej Kalifornii. Reed?
Okej, okay, spotkaj się z Reedem na stacji benzynowej. Dziwne, bo dali napisy i w ogóle, ale no jeszcze mamy tu jakąś misję. Halo? Poprosiłem o auto, jak coś. Nie wiem, czy ktoś zauważył. Boże, co za gra. Ludzie wyginęli chyba. Ja nie wiem, o co chodzi. Naprawdę nie wiem. Mi się nie chce żaden samochód zrespić, jak dosłownie o to proszę. U, 1115. Pałka Murphy'ego. Nie, ja to już wszystko już sprzedam po prostu. Już się pobawiliśmy, już koniec gry jest, więc no. 56 tysięcy, ja pierdzielę. A może chociaż jakikolwiek samochód się tutaj pojawi? O, co za gra, ale fajne auto akurat przejechało. Teraz będą same gówna jechać. Dawaj to. Do wszystkich dostępnych jednostek. Nowe zgłoszenie. Ma to. 521, jestem w pobliżu. Jedziemy. No i po co strzelacie? Po co się wysilacie? Wypad, człowieku. Co ty? Podejrzany urwał się patrolom. Wznowić poszukiwania. I słyszałeś o tym psychopacie, który więził dzieciaki gdzieś na Badlandach? Ja pierdzielę, co za zwyrol. Nie dziwiłabym się, gdyby to był Rafen. Wiem, straszna sprawa, ale pomogłem ją rozwiązać. Pracowałem przy niej z takim gliniarzem z NC. Jeden z dzieciaków to był jego siostrzeniec. Właśnie, to było z Riverem. Ta akcja. O cholera, teraz tu mnie zaskoczyłeś. Wyobrażam sobie, że musiało to być straszne. Daj spokój. Nawet teraz, jak myślę o tamtym miejscu, to mi się robi niedobrze. Masakra. Nigdy ci nie mówiłam. Właściwie prawie nikomu tego nie mówiłam, bo nie lubię sobie tego przypominać, ale jak byłam mała, moja przyjaciółka wpadła w łapę Rafenów. To był totalny przypadek, a ona była skończoną idiotką, jak na dzieciaki przystało. Ale skończyłoby się to źle, bardzo źle, gdyby Cassidy jej nie wytropił. Zaczynali się do niej dobierać, jak Cass zaczął do nich strzelać. A wujek tego chłopaka? Co to w ogóle za gość? River Ward. W sumie to on trochę... To on jest trochę jak Cassidy, zrównoważony, niezłomny i z zasadami. Może nie znam go jeszcze wystarczająco dobrze, ale wiem na pewno, nie wahałbym się mu zaufać w żadnej sprawie. No.
A język w jego mordzie to co wi? Nie pamiętasz już tego? Wiem, sam się o to prosiłem, bo chciałem wam jeszcze pokazać parę ścieżek i tyle. A jako, że Cyberpunk póki co pozwala na takie zdrady, no to... Chcę wam pokazać jak najwięcej mimo wszystko. Nie znam żadnych gliniarzy, ale słyszałem różne historie o gliniarzach z NC. Miło słyszeć, że istnieją wyjątki. Wygląda na to, że masz szczęście do porządnych ludzi u swojego boku, wi. Prawda. Zaangażowanych jednostek. W sektorze spokojnie. Zarządzam odwrót bez odbioru. Do broni! Matko, bardzo, bardzo cię przepraszam. Bardzo jest mi przykro. Anyway. Jesteśmy już prawie przy celu. Czuję, bym nigdy tutaj nie był i to mogłoby być w sumie racją. Nie pytajcie, co to było. Sunął mi się palec. Samą porę. Za chwilę już by mnie tu nie było. Nasze pierwsze spotkanie. Czarny Thornton Merrimack. Masz dobrą pamięć. A, no to trzeba było powiedzieć, że ci się śpieszy. Może miałem nadzieję, że nie zdążysz. Jestem potrzebny w Waszyngtonie. A mi kto pomoże? Przejechania samochodem. Mam uraz do pociągów. Poza tym potrzebuję czasu, żeby się zastanowić. Dużo czasu. Songbird przeszła już zabieg? Będziesz się z nią widział? Sami jest w dobrych rękach. Czekają długa rehabilitacja, zanim dojdzie do siebie. A potem? Trybunał Stanu. Myers jest pragmatyczką. Pozwoli sobie wrócić do FIA i odpokutować za grzechy dalszą służbą. To by było super. No dobra, Reed. Czego ode mnie potrzebujesz? Jest taka jedna rzecz. Nie daje mi spać. Ciągle zadaję sobie to pytanie i... Nie wiem, ale może ty wiesz. Kiedy Somi była w samolocie, dlaczego zadzwoniła do ciebie, a nie do mnie?
Oboje z Songbird wiemy, jakie to uczucie. Właśnie. Żyć to o to bardziej śmierci. Chodzi. Wiedziała, że ją zrozumiem. Na mnie ten wyrok wykonano. Somi raczej by o tym nie zapomniała. Zniknąłeś z jej życia na 7 lat. Zostawiłeś ją samą. Nie mogłem utrzymywać z nią kontaktu. Musiałem grać swoją rolę. Przecież Somi znała prawdę. Wiedziała, że nie jesteś zdrajcą. Wydawało mi się, że w ten sposób ją chronię. Wiesz, jaki masz problem? Nie potrafisz odpuścić. Dam ci radę. Przestań się zadręczać rzeczami, na które nie masz już wpływu. Czas na mnie. Vi, dzięki za szczerość. Zasłużyłeś na nią. Odezwę się, kiedy nasi chirurdzy będą gotowi. Mhm. Biedny skurwiel. Co? Żal ci Reeda? Może. Nie wiem. Dla niego nie ma już nadziei. Powiesi się, zobaczysz. Mam nadzieję, że najpierw załatwi mi tę operację. Załatwi. Jest honorowy. To jeden z jego problemów. Patrzcie. Facet przegrał wszystko. Nie, co ja mam na głowie, ale... Tylko jeszcze to do niego nie dotarło. Chyba jakieś nakrycie, ale... Śmiesznie to wygląda. Jego prezydentka okazała się zbrodniarką wojenną. Jego przyjaciółka pokazała mu środkowy palec. Jego ideały poszły się jebać. Powiesi się. Aby się tak nie stało. Zaczekaj jeden dzień, aż Reed się z tobą skontaktuje. Czekajcie, zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem. Jeśli mamy jeszcze tutaj nowe zadanie żywot spokojnego człowieka. Dziwię się, że były napisy i w ogóle, że już to ma w sumie znaczyć, że gra już prawie się kończy. Znaczy już powinna się skończyć, a my dalej mamy jeszcze jakieś misje, które zrobimy sobie dopiero w następnym odcinku, który będzie już raczej ostatnim odcinkiem. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC.